Bardzo serdecznie i ponownie na moim kanale Kacper Beauty Expert. Serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. Dzisiaj przychodzę do Was całodniowym testem. Po prostu zaraz nie wytrzymam, bo już tak nie mogę się doczekać testu tego produktu, że to się po prostu w głowie nadzwyczajnie w świecie nie mieści. Produkt ma filtr 20, ma bardzo fajny skład i dzisiaj zrobimy sobie jego optymalny test, jak on będzie wyglądał na skórze. I dzisiaj będzie taki make-up, no make-up, ale z testem tego produktu. Jest to baza pod makijaż dr Ireny Eris, która nosi nazwę matująca, aczkolwiek no wiecie, że ja nie kocham matu. Kocham glass skin, właśnie takie coś. To jest moja buzia Teresotę po pielęgnacji. Także w taki oto sposób przetestujemy ją. Zobaczymy, jak ona się będzie sprawdzała. Jeżeli chodzi o kwestię tego, czy to jest zwykła baza, nie, nie jest to zwykła baza. Jest to baza napakowana taką ilością składników aktywnych, że to się w głowie nie mieści. Teraz w Rossmanie na promocji za 22 albo 3 zł. I szybciutko Wam przeczytam, co mówi producent i będziemy sobie ją testować. Baza do zadań specjalnych Lirem gwarantuje Ci aż 10 funkcjonalności, przedłuży trwałość makijażu o 6 godzin, zmatuje skórę, ograniczając wyświecanie i produkcję sebum, SPF 20 chroni przed promieniowaniem UV. Dobrze, że dzisiaj nie ma takiego upału, więc sobie przetestuję SPF 20 i nie będę kładł 50 po prostu. Beżowy kolor ukryje widoczne pory i wyrówna kolory skóry. Zawarty w bazie ceramidy, peptydy, humektanty nawilżą, wygładzą, odżywią skórę. Poznaj naszą super bohaterkę. To jest to. Skład kompletnie bez zarzutu. Niekonfliktowy, nie gryzący się, także znowu mamy kolejną technologię od dr Ireny Eris, która powstała w Centrum Naukowo-Badawczym w Warszawie. Skład zaczyna się od wody, nośnika przenikania, gliceryny, humektantu, który nawadnia skórę, bardzo stabilne filtry. Później mamy oczywiście krzemionkę, która będzie pochłaniała ewentualnie nadmiar sebum, nośniki przenikania, filtr, który również jest bardzo stabilny i protekcyjny, heksanediol, transporter substancji aktywnych w głąb skóry, glukoza, ceramidy NG, on jest bardzo malutko cząsteczkowy, on się wbudowuje, zaraz Wam to wyjaśnię. Później mamy heksapeptyd 9, nośnik przenikania, olej sojowy, witaminę E, potężny antyoksydant, który rewitalizuje skórę i chroni ją przed negatywnym oddziaływaniem wolnych rodników. Później mamy zagęstnik, regulator lepkości produktu, nośnik przenikania, konserwant i tylko tyle, i barwniki. Ceramid NG powoduje to, że można go stosować, tą bazę, nawet przy uszkodzonej barierze hydrolipidowej, ponieważ on nie dopuszcza do odwodnienia, wysuszenia i naruszenia skóry. Również wykazuje działanie przeciwzmarszczkowe w połączeniu z tym heksapeptydem 9. One się super uzupełniają i właśnie nawet przy bardzo zaburzonej barierze hydrolipidowej ta baza może być używana. Ogólnie ja od zawsze stoję na stanowisku, że najlepszą bazą pod makijaż jest dobra pielęgnacja, aczkolwiek ze względu na skład przekonałem się do kupna tego produktu. Zapłaciłem z niego w Rossmanie 22 albo 23 zł. Także będę go dzisiaj testować z podkładem. Zrobimy sobie całodniowy test i ocenimy, jak to się prezentuje. Także otwieram produkt. Ten produkt nie ma disodium etta, czyli może być aplikowany na peptydy miedziowe. Ogólnie on może być łączony ze wszystkim, bardziej bym go nie łączył z witaminą C, poza tetra i poza sap, ponieważ inne mogą zdestabilizować peptyd tutaj zawarty. Jeśli by był sam ceramid, spoko, ale mamy tutaj jednak ten peptyd. Także, no widzicie, produkt zamknięty. Kolor tej bazy, no jest taki beżowy, ale różnica, nie opalona, dobra. Różnica kolorystyczna tej bazy jest taka, więc co, będziemy ją testować. I wiecie co zrobię? Zrobię test bazy na jednej stronie, a na drugiej bez bazy zrobię po prostu na pielęgnacji podkład nałożę. I będziemy mieli tak zwane miarodajne recenzowanie produktu. Chyba za dużo nałożyłem. Gdzie to? Bardzo ładny zapach. Fajna formuła. Ja już jej nie czuję na twarzy, już jej nie ma. Okej, i na tą połowę tylko czoła nałożymy.
Tak dotąd. Dobra, tak o sobie to zrobimy. Ale super się ona rozprowadza. Nawet pod oczy ją nałożę, bo ona ma ceramidy, peptydy, także kto mi tutaj zabroni? Ta strona brody. Tak dotąd pojadę. No i tutaj już nie będzie jej. Dobra. I pół nosa. Staram się być precyzyjny w aplikacji pół na pół. Ona bardzo szybko się wtapia w skórę. Ona już nie jest w ogóle wyczuwalna. Ja jej nie czuję na twarz. Patrzcie, nic się nie klei. Nic. Nic się nie klei. Nic się nie lepi. Nic. A blask skóry jest taki, jak miałem po pielęgnacji. Nic nie zostało tutaj w żadnym stopniu zaostrzone. A wiecie co, ja również ją wklepię w powiekę. Zobaczymy, czy nie będzie mi drażniła oczu. Choć ogólnie mi filtry nie podrażniają oczu, ale to jest kwestia indywidualna. A podkład, który będę aplikował, również zaaplikuję na powieki. Z tego względu, że jest to pielęgnacja i zaraz zobaczymy, czy on mi nie będzie też drażnił oka. Więc produkt nałożony. Pierwsze spostrzeżenia, żadnych negatywnych. Cudowna formuła, szybko się wchłania, nie pozostawia kleistości, ciężkości na twarzy. To po prostu wygląda rewelacyjnie. Także ja jestem pod wrażeniem. Ja jestem pod wrażeniem na razie, także zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Jak to będzie dalej się prezentowało. I teraz będziemy aplikować, tylko sobie wezmę tutaj wszystko. Gąbeczka. Ja ją sobie bardzo porządnie nawilżę. Dobra. Jest mokra? Jest mokra. O to właśnie w tym wszystkim chodzi. Mój ulubiony podkład Madara. Skinonim. I teraz tak na gąbeczkę. Ja go dużo nie nakładam z tego względu, że to jest naprawdę bardzo fajna pielęgnacja i on mi daje takie wyrównanie kolorytu skóry, jakie ja lubię. Ja nie, tutaj nie buduję krycia i tak dalej. Ja nie lubię takiej ciężkości na twarzy i tyle wystarczy mi na całą twarz. Więc tak, tu, 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 tu. I teraz tak. Rozprowadzę Madarę. Bardzo szybko się rozprowadza podkład Madary. Bardzo szybko się rozprowadza. Widzicie, to nie jest tak jak w przypadku tego biedronkowego. Ta Madarka bardzo szybko się rozprowadza. I ona też jest napakowana peptydami, substancjami przeciwzmarszczkowymi. To jest mój podkład, wiecie o tym. Najlepszy na świecie. Kocham go jedną wielką miłością. Wy o tym wiecie zresztą. Ja już nie muszę na jego temat się naprawdę rozpowiadać, bo ja go kocham po prostu jedną wielką miłością. No cudowna sprawa. Wiecie co, dołożę sobie troszeczkę Madarki. Odrobinkę jednak dołożę. Będziemy mieli lepszy pogląd na całą sytuację. Fajnie się też to rozprowadza. Rewelacja się po prostu rozprowadza. Także jak masełko, jak masełko. Ta baza, ja wam powiem, ona się tak wtapia w skórę, ona się w nią tak wbija. Ale zauważyłem, że na przykład jak dokładałem tą bazę, taką drugą warstewkę, co później widzieliście, że leciutko uzupełniałem, to ona nie lubi dużej ilości. Ona w dużej, bardzo dużej ilości nałożona się zroluje. Także ona się leciutko zaczęła rolować, ale w małej ilości, takiej jak była nałożona tutaj i tutaj, to było wszystko cudownie. Tylko tam, gdzie przegiąłem z ilością, ale to naprawdę się nic nie stało, bo ja tam dołożyłem tą resztkę z palców właśnie i było wszystko w porządku.
Dobra. Efekt drugiej skóry. Bez kitu. No, bez kitu ładnie to wygląda. Ona się tak wsysa w tą skórę, ta baza. Ona tak wchodzi, ona się tak wbija w tą skórę. Dobra, i teraz będziemy to pudrować. Puder Madara. I teraz tak szybciutko to przypudrujemy. Nie boję się Madary nakładać na powieki nawet. Ona nie przesusza, ona daje taki alabastrowy efekt i ona jest napakowana też substancjami nawilżającymi. Dobra. I skończone. Prezentuje się to w taki oto sposób. Na razie czuję na buzi gładkość, alabastrowe wygładzenie. Na razie moje pierwsze tutaj opinie są jak najbardziej w pełni wzorowe. Skóra wygląda pięknie, skóra wygląda świeżo i pomimo tego, że oni piszą, że to jest mat, to wygląda mega naturalnie. Faktycznie, bo ta strona się troszeczkę bardziej świeci, ta strona zdecydowanie troszeczkę mniej, aczkolwiek nie czuję tego typowego przesuszu dla produktów matujących. Zobaczymy, jak to będzie za kilka godzin, bo może za kilka godzin się okazać, że tutaj mnie przesuszy na level hardzie. Także ona wygląda tak. Lecę ją potestować i odezwę się tak do Was, myślę, że za 6-7 godzin. Także do zobaczenia. Dzień dobry, witam się z Wami po 6,5 godzinach testu. Co ja Wam mam powiedzieć? Patrzcie, to jest strona bez tej bazy, tak? Ona się leciutko, no ma taki glass skin i takie rozświetlenie, a to jest strona z bazą. Jest mat, ale nie ma przesuszu. I buzia jest w komforcie. Ona wygląda rewelacyjnie. Nic się nie zebrało. Nic. Kompletnie. Ani pod okiem. W zmarszczkach mimicznych. Nic się nie zebrało. Nic. Kompletnie nic. Skóra wygląda prześlicznie. Jest promienna. Wygląda cudownie. Wygląda rewelacyjnie. Tylko tak jak Wam mówię, nakładajcie troszeczkę. Bo jak nałożycie za dużo, ona się zaczyna rolować. Troszeczkę. Troszeczkę tej bazy. Tam, gdzie nałożyłem jej troszeczkę za dużo, to mi się tutaj zaczęła ona lekko rolować, ale dołożyłem drugą warstwę i taką mniejszą i było wszystko w porządku. Skóra wygląda prześlicznie. Zero problemu. Nic. Kocham. 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 To jest cud. Kocham ten produkt. A problem by Kacper. Ja się bałem, że słowo matujące będzie oznaczało płaski mat i wysuszenie twarzy. Gdzie tam? Ja zwykle jak byłem pokitrany ze strachu, a tutaj się okazało, że nie ma tak naprawdę do czego być pokitranym ze strachu. Skóra wygląda idealnie. Mega to wygląda. No Madarka tutaj, o, tylko przypudrowana ma taki glow, a tutaj zobaczcie, ten glow jest mniejszy. Skóra wygląda obłędnie. Kocham tą bazę, polecam Wam z gorącym serduszkiem. Wypróbujcie, warto ją wypróbować. Można ją łączyć z peptydami miedziowymi, także nie ma żadnego problemu. Pięknie to wygląda. Także jeśli Wam się dzisiejszy filmik podobał, proszę o kciuka w górę albo w dół. Kocham Was bardzo mocno i serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. Ja jestem naprawdę... Wow, ja jestem zachwycony. Ja jestem zachwycony. To jest złoto. To jest hit. I pojawił się upał, było słonecznie i podkład się przepięknie tu utrzymał. Tutaj również, koszt zaczął się trochę bardziej wyświecać, tu nie. Cudo. Cudo. I on chyba już też na stałe wyląduje w mojej kosmetyczce.
Także jestem zachwycony. Dziękuję Wam serdecznie. Kocham Was bardzo, moje kochane serduszka. I do zobaczenia w następnym filmie. Wysyłam Wam pogodę, ducha, radość, uśmiech. Życzę Wam dużo zdrówka, miłego dzionka. Pozdrawiam Was serdecznie.